Witam Was w kolejnym odcinku Bikini Buddy. Dzisiaj przećwiczymy razem mięśnie pleców. Pamiętajcie, że partia ta odgrywa w ciele człowieka bardzo ważną rolę. Stabilizuje ona całe nasze ciało, a także wzmacnia nasz kręgosłup. Zapraszam do treningu. Pierwszym ćwiczeniem w treningu pleców będzie podciąganie. Jest to ćwiczenie, które bardzo dobrze wzmacnia wszystkie mięśnie tej partii, a także wpływa doskonale na rozwój jej siły. Zaczynamy od podciągania. Możemy ułatwić sobie to ćwiczenie, stosując, tak jak ja, gumy oporowe. Pierwszym sposobem będzie rozstaw rąk szeroko, szerzej troszeczkę niż nasze barki. Z wydechem podciągamy się do góry, ściągając mocno łopatki. Wdech opuszczamy do dołu. Wydech u góry i wdech na dole. Unosimy się do momentu, gdy nasza broda znajdzie się na wysokości drążka. W ćwiczeniu tym możemy zastosować także inne ustawienie rąk. Łapiemy drążek pod chwytem, szeroko, i wówczas do pracy zaangażujemy bardziej partię ramion. Pamiętajcie, aby przy podciąganiu faza opuszczania była fazą nieco dłuższą niż faza podciągania. Nie bujajcie także nadmiernie swoim tułowiem podczas wykonywania tego ćwiczenia. Kolejnym ćwiczeniem na rozwój naszych pleców będzie wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia. W tym ćwiczeniu musimy bardzo skupić się na poprawnej technice. Stajemy w niewielkim rozkroku. Chwytamy sztangę szerzej niż rozstaw naszych barków. Plecy trzymamy prosto, kolana delikatnie ugięte. Pochylamy się tułowiem w stronę podłoża. Z wydechem przyciągamy sztangę w stronę podbrzusza, prowadząc ją jak najbliżej naszego ciała. Ściągamy mocno łopatki w końcowej fazie i z wdechem rozluźniamy mięsień. Pamiętajcie, aby przy tym ćwiczeniu cały czas panować nad odpowiednią techniką. Przede wszystkim nie wykonywujemy tak zwanego kociego grzbietu. Trzymamy plecy prosto, łokcie kierujemy blisko naszego tułowia, a także skupiamy się na tym, aby ruch był płynny, bez zbędnych szarpnięć i bujania tułowiem. Za chwilę pokażę Wam kolejne ćwiczenie na mięśnie naszych pleców. Będzie to przyciąganie drążka wyciągu dolnego do brzucha w pozycji siedzącej. Pamiętajcie jednak, aby nadmiernie nie szaleć z obciążeniem przy wykonywaniu tego ćwiczenia. Siadamy na wyciągu dolnym, trzymamy tułów w pozycji pionowej, stopy zapieramy o oparcie. Chwytamy drążek wyciągu dolnego i z wydechem przyciągamy go w okolice naszego podbrzusza, ściągając mocno łopatki w końcowej fazie, rozciągamy mięsień, robimy wdech, wydech i wdech. Pamiętamy o tym, aby nadmiernie nie bujać naszym tułowiem.
Pamiętajcie, aby podczas trwania tego ćwiczenia cały czas trzymać tułów w pozycji pionowej. Nie wykonujemy tak zwanego kociego grzbietu. Łokcie prowadzimy wzdłuż naszego tułowia oraz skupiamy się wyłącznie na pracy mięśni pleców, aby nie angażować do tego zbytnio naszych ramion. Jedno z ćwiczeń, które bardzo często gości w moim planie treningowym, jest ściąganie linek wyciągu górnego w klęku. Ćwiczenie to bardzo dobrze rozwija nam zarówno mięsień czworoboczny, jak i najszersze grzbietu. Zapraszam do treningu. Przyjmujemy pozycję klęczącą przed wyciągiem górnym. Chwytamy linkę wyciągu obiema rękoma. Plecy proste. Klatkę pochylamy delikatnie w stronę wyciągu. Rozciągamy mięśnie i z wydechem ściągamy mocno łopatki do siebie. Wdech u góry. Rozciągamy mięsień i z wdechem mocno ściągamy. Następne ćwiczenie na mięsień najszerszy pleców to ściąganie linek wyciągu górnego na bramie. Ćwiczenie to bardzo dobrze wpłynie na szerokość naszych pleców, a także zbuduje ich siłę. Przyjmujemy pozycję klęczącą i jedną stopę zapieramy stabilnie o podłoże. Stajemy na środku wyciągu, chwytamy linki wyciągu górnego, z wydechem przyciągamy mocno łopatki. Wdech, rozciągamy mięsień najszerszy, z wydechem ściągamy. Pamiętajcie, aby przy tym ćwiczeniu nie zaokrąglać pleców i skupić się bardziej na technice wykonywania, a nie na dobranym obciążeniu. Ostatnim ćwiczeniem w naszym planie treningowym na plecy będzie wiosłowanie hantlą wykonywane jednorącz w oparciu o ławkę płaską. Ćwiczenie to bardzo dobrze rozwija nam mięsień najszerszy naszych pleców. Zachęcam do trenowania. Przyjmujemy stabilną pozycję, opierając jedną nogę na ławce płaskiej i przytrzymując się jedną ręką o krawędź ławki. W drugiej dłoni trzymamy swobodnie ciężar, stopa drugiej nogi stabilnie oparta jest o podłoże. Rozciągamy mięsień najszerszy pleców, robimy wdech i z wydechem przyciągamy ciężar w okolice naszego podbrzusza, pamiętając o tym, aby łokieć prowadzić jak najbliżej naszego ciała. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Właśnie zakończyliśmy trening pleców. Pamiętajcie, że ćwiczenia na tą partię mięśniową to gwarancja zgrabnej sylwetki, prostego kręgosłupa oraz pozbycia się bólu w plecach po wielogodzinnym siedzeniu przed komputerem. Zachęcam Was do obserwowania mnie na Facebooku i Instagramie oraz oglądania kolejnych odcinków Bikini Body.